Cześć, dzień dobry, nazywam się Józef Kącki i witam cię bardzo serdecznie w podcaście Leaders Island z warsztatu lidera. W tym programie razem z zaproszonymi mentorami dzielę się wiedzą i praktycznymi wskazówkami, jak być lepszym liderem dla swoich współpracowników. Jeśli jesteś liderem lub menedżerem, który chce się rozwijać, korzystać z doświadczeń innych praktyków i w ten sposób szlifować swoje umiejętności. Zapraszam do warsztatu. Ten program jest zdecydowanie dla Ciebie. Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 51. odcinku podcastu Leaders Island z Warsztatu Lidera. Na początku przypominam Wam drodzy słuchacze o wydaniu, któremu patronuje Leaders Island, czyli The Lightbook, i zachęcam do zwrócenia uwagi na to wyjątkowe narzędzie dla liderów, które jest zbiorem 53 doświadczeń w formie krótkich felietonów, wyjątkowo ciekawych uważam liderów z różnych części świata. Ich sylwetki zobaczycie na stronie lightfromleaders.com, łamane przez PL, a link znajdziecie także w opisie poniższego odcinka. Dzisiejszy odcinek i rozmowa jest poświęcona pytaniom. Fundamentalną zasadą w dyskusji jest stwierdzenie, że kto zadaje pytanie, ten w niej rządzi. Z kolei nazwa naszego flagowego warsztatu w Leaders Island to komunikacja to twoja praca. Nazwa nieprzypadkowa, dlatego że większość działań, które liderzy, menedżerowie realizują, realizują poprzez komunikację, a jej absolutną Kluczową częścią jest zadawanie pytań. Dzisiaj, jednostronne nadawanie w kierunku lider, menedżer do współpracowników, czyli komunikowanie, jest, mówiąc dyplomatycznie, oldschoolową postawą, która jest postawą odrzucającą i mało skuteczną. Dlatego dzisiaj porozmawiam z moim gościem właśnie o sztuce zadawania mądrych pytań. A mój dzisiejszy gość to autor m.in. doskonałej książki Pytania zmieniające życie. To także wykładowca na studiach podyplomowych, mentoring i coaching przy y, uczelni WSTS w Warszawie oraz kierownik katedry imienia Billy Grahama na innej uczelni WBST. Także w Warszawie. To wykładowca także programu rozwoju przywództwa Centrum Edukacji Liderów, to także doktor teologii praktycznej i prezes Instytutu Rozwoju Złote Jabłko. Panie i panowie, moim i waszym dzisiejszym gościem jest Wojciech Kowalewski. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię serdecznie, Józefie. Co dobrego słychać, no dużo się dzieje. <laughs> Takie czasy mamy, że dużo się dzieje inaczej. Trzeba było przerzucić wiele, wiele działań tutaj takiej do domeny internetowej i, i spotkań na Zoomie. Ale ciągle aktywności nie brakuje, więc e, sztuka zadawania pytań jest jak najbardziej na czasie. Jest jak najbardziej na czasie. Ja w ogóle pierwsze pytanie, które przygotowałem po tym, które zadałem, to takie, czy, czy to było dobre pytanie. E, czy to do, czy było dobre pytanie Wojtku, co dobrego u Ciebie słychać? Nie, no, świetne pytanie. To jest e, tak zwane pytanie na w, nawiązanie rozmowy. Co u Ciebie słychać? Jak się czujesz? Tak. Ja wypracowałem sobie taką pewną poprawkę, która w pewien sposób modeluje, ale robię to świadomie, biorąc pod uwagę nasz, nasz taki, nie wiem czy to jest polskie, polską specyfikę, ale wolę zadać pytanie swojemu rozmówcy lub osobie, którą, którą widzę z którą zaczynam rozmowę, które brzmi, co dobrego u Ciebie słychać, zanim, zamiast otwartego pytania, co u Ciebie słychać, bo często to otwarte pytanie powoduje, że no wiesz, no, no jest dobrze, ale mogłoby być lepiej, a w sumie nie najlepiej, albo stara bieda, albo tego typu rozmowy, więc wolę zamodelować pytaniem refleksję po drugiej stronie, żeby ktoś sięgnął do tych pozytywnych rzeczy, które przecież często są, a po prostu ich nie, nie zauważamy. To muszę się przyznać, że stąd ta konstrukcja z dobrego w pytaniu. Bardzo fajna. Podoba mi się to pozytywne podejście. Dobrze, to w takim razie zacznijmy od pierwszego takiego pogłębiającego pytania nasz dzisiejszy temat. Sztuka zadawania pytań. Skąd u ciebie w ogóle, Wojtku, wzięła się ta specyficzna wrażliwość i skupienie na pytaniach? Wiesz, co? Ja od ponad 20 lat. Zajmuję się pracą z ludźmi w różnych wymiarach, często właśnie w, w roli lidera, pracując z zespołem ludźmi, ludzi w różnych wymiarach tych, tych działań. I takim naturalnym modelem, którego byłem wcześniej uczony, to było przewodzenie poprzez mówienie innym, co mają robić. No, bo to jest taki naturalny model, tego chyba wszyscy byliśmy uczeni. No, przywódca powinien prowadzić innych. Natomiast w pewnym momencie ja sam zacząłem doświadczać takiego przełomu, kiedy to ktoś przewodził mi poprzez zadawanie pytań. Zaczął zadawać pytania, które sprawiły, że dla mnie to było takie odkrywcze, że ja zobaczyłem nową perspektywę, byłem w stanie spojrzeć na siebie z, e, i zmotywować siebie do działania, co przełożyło się na zupełnie nową jakość zaangażowania. Wtedy jeszcze niewiele wiedziałem o coachingu. Później coraz więcej zacząłem się tym tematem interesować, sam się w tym temacie wyszkoliłem. E, I stąd e, zauważyłem, Taką przemianę, bo sam osobiście tego doświadczyłem. E, czyli e, wzięła się we mnie ta pasja, że z tego, że zobaczyłem, jak pytania, naprawdę, jak wielki potencjał ma zadawanie pytań, jak wiele wnosi zadawanie pytań. To nie znaczy, że pewnych rzeczy się nie trzeba nadal mówić, e, ale zadawanie pytań naprawdę motywuje i otwiera na taką głębszą, szerszą perspektywę kiedy jest tego możliwość. Mhm. To bardzo, bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja też mam z tyłu głowy twoją... Może historie to źle powiedziane, twój taki profil, e, mam na myśli e, ten aspekt, o którym wspomniałeś, że jesteś między innymi doktorem teologii praktycznej i jesteś też pastorem, prawda? Tak. E, i masz za sobą też taki etap, gdzie to była dominująca e, aktywność w Twoim życiu, także w kontekście takim, no nie tylko powołania, ale zawodowym. Teraz jako e, między innymi prezes Instytutu Rozwoju Złotej Jabłko rozwijasz ludzi także w innym wymiarze, a nawiązuje do tego, bo bo rzeczywiście, jeśli pada hasło pastor Albo ksiądz, choć pastor bardziej mi się kojarzy z takimi płomiennymi wystąpieniami e, amerykańskich, na przykład pastorów w telewizji. E, ciekaw jestem, jaki, jaki na co dzień był e, e, Billy Graham, którego jesteś e, kierownikiem i e, katedry, jego imienia jesteś, ale generalnie mam taki obraz właśnie człowieka, czy to jest właściwie pastor, czy ksiądz, takiego bardzo zaangażowanego, który nadaje, prawda? No bo takie powiedzmy kazanie, czy jakaś mowa motywacyjna jest, jest właściwie jednostronnym procesem komunikacji to jest komunikowanie czegoś. A z drugiej strony, to co teraz robisz, to jest może nie przejście na drugą stronę mocy, tylko uzupełnienie tego modelu, czyli jak rozumiem, stawiasz tezę, że zadanie pytań nieraz potrafi. Zdziałać e, równie dużo, jeśli nie więcej, prawda? I to kojarzy mi się, jak się już poruszamy w tym obszarze takim duchowym, bardziej z rolą jak pastora czy księdza, e, który mówi kazanie, zamienimy, e, zamienimy na taką rolę kierownika duchowego. o Tak sobie to wyobrażam, prawda? Który właściwie słucha i tylko co jakiś czas zada pytanie, ale ono jest takim, takim szczałem snajperskim, prawda? W dziesiątkę i nagle po tej drugiej stronie uruchamia e, lawinę właściwie, refleksji bo jak rozumiem, to miałeś na myśli mówiąc właśnie o też takich przełomach, które u ciebie się wydarzyły i były napędem do tego, żeby na przykład zaangażować się w coaching czy zgłębić ten temat roli zadawania pytań. Jak najbardziej. Ja myślę, że zadawanie pytań jest jednym z takich narzędzi, które jest bardzo efektywne w procesie rozwoju. E, taki profesor z, ze Szkoły Biznesu z Harvardu, Robert Kaplan, e, napisał całą książkę o przywództwie właśnie w tym, w tym wymiarze. Podoba mi się jeden taki jego cytat: że wspaniałe przywództwo nie polega na tym, żeby znać wszystkie odpowiedzi. Dużo częściej chodzi o to, żeby mieć odwagę zadawania kluczowych pytań. I, i myślę, że to jest niezwykle potrzebne, kiedy z tej perspektywy spojrzymy, bo naturalną tendencją jest to, żeby mówić innym, co mają robić. Ale kiedy zastanowimy się nad potencjałem zadawania pytań, co one w nas wydobywają, to okazuje się, że dobrze zadane pytanie jest w stanie nas dużo bardziej zmotywować i zaangażować, niż polecenie do wykonania czegoś. Dlaczego? Dlatego, że angażuje nas bardziej, sprawia, że włącza się w nas kreatywność, włącza się to, że my musimy się zaangażować, bo kiedy ktoś zadaje nam pytanie, to musimy się zmierzyć z odpowiedzią na to pytanie, a często też sprawia, że czujemy się częścią tego, że ktoś docenia nasz wkład w to, szuka naszej perspektywy. No, i pytania jakby nas aktywują do, 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 do działania. Także w tym wymiarze to dotyczy każdej sfery życia. Mówimy o rozwoju takim osobistym, zawodowym, duchowym. Pytania niosą w sobie ten taki potencjał, że nie dajemy komuś tylko gotowych odpowiedzi. Ale zachęcamy do głębszej refleksji, do wejrzenia w siebie, do zmierzenia się z danym zagadnieniem, wyzwaniem, tematem, projektem. No i to otwiera drogę do tego, żeby wejść głębiej. Tak, myślę, że dzisiaj porozmawiamy o takich kilku warstwach, w których pytania odgrywają kluczową rolę. Teraz w trakcie naszej rozmowy przypomniała mi się historia właśnie z jednego z programów Fundament początkującego lidera, który zresztą się toczy. Miałem, miałem przyjemność przez pierwsze dwa dni pracować z grupą młodych liderów i to jest historia opowiedziana przez jednego z nich, którego serdecznie zresztą pozdrawiam, który opowiedział, jak to brał udział w spotkaniu 40. 25 minutowym na temat optymalizacji pewnego parametru, za, nazwijmy go GDS. No i wszyscy rozmawiają przez te 45 minut, aż w końcu ktoś odważył się zadać pytanie, a co to jest ten GDS? No i nagle okazało się, że nikt nie wie, co to jest GDS, choć przez 45 minut rozmawialiśmy. O GDS-ie optymalizowaliśmy go, i to znaczy tamta grupa go optymalizowała, rozmawiała i właściwie przepaliła 45 minut swego czasu. Nawiązuję do tej historii, dlatego że rzeczywiście za pytaniem dla mnie stoi refleksja, czy z pytaniem dobrym wiąże się refleksja, a reflektowanie tego, co robię, jest kluczem. Szczególnie, znaczy, kluczem dla każdego, my dzisiaj będziemy oczywiście rozmawiać e, o perspektywie lidera. I tu płynnie przechodzimy w takim razie do drugiego pytania, czyli jaka jest według Ciebie rola pytań właśnie w życiu lidera, lidera, który odpowiada za pracę innych lub za pracę jakiegoś zespołu, któremu przewodzi. Po co w ogóle powinien pytać? Pytania stanowią świetne narzędzie do tego żeby zaangażować innych e, do wspólnej wizji, e, bo z mojej perspektywy jedną z rzeczy, którą lider e, powinien robić, aby być skuteczny w swoim, w swoim działaniu, no to musi znać wizję i podążać za tą wizją i mieć ludzi, którzy włączają się w tą, e, w tą wizję. I pytania... Stanowią niesamowite narzędzie do zaangażowania innych, do tego współtworzenia tej, tej, tej wizji. Pytania, które angażują do tego, żeby wziąć udział w tym procesie. Czyli taki lider powinien znać odpowiedzi na pytania: co, dlaczego i, i jak. Powinien wiedzieć, co promuje, co jest tą wizją, e, dlaczego jest to istotne i, i jak chce to wdrażać. A później, w kontekście pracy z innymi, e, trzeba mieć tą e, odwagę, by e, właśnie zachęcić innych do zaangażowania. A często w, w procesie e, e, przywództwa. Jest taki model tylko mówienia innym, co mają robić, bez zaangażowania, i, i często e, ta bariera powstaje między menadżerem a jego zespołem, e, kiedy brakuje tego e, aspektu motywacji w zespole, kiedy brakuje tego, no dobrze, muszę coś zrobić, bo szef tak kazał. Ale nie ma tego aspektu mojego osobistego zaangażowania, docenienia mojej roli, mojej perspektywy, co staje się coraz ważniejsze we współczesnych czasach, ta motywacja wewnętrzna. I tutaj, właśnie, pytania są jednym z takich narzędzi, które. No, mają potężny potencjał wzbudzania tej motywacji wewnętrznej w naszych współpracownikach, w zespole, w zaangażowaniu innych. Jeśli nie zadajemy pytań, to żyjemy w oparciu o, tylko o nasze założenia. Na przykład myślimy, że to jest świetny pomysł, a jeśli nie zapytamy innych, co o tym myślą, to jest to świetny pomysł dla nas. <laughs> z którym inni wcale nie muszą się zgadzać, czy mogą widzieć to inaczej. No i to, to jest wiele takich aspektów, o których można by mówić, ale w życiu lidera pytania stanowią takie narzędzie, które otwierają możliwość, będąc w sytuacji, kiedy nikt nie ma pomysłu, co zrobić dalej, pytania stanowią niesamowity potencjał do tego, żeby zaprosić innych do współtworzenia, zaangażowania, do bycia częścią. I wspólnego budowania tutaj zespołu, zaangażowania i działania. Całkowicie się z Tobą zgadzam, to teraz pochylmy się nad kondycją polskiego lidera. Pracujesz na co dzień z wieloma liderami, więc powiedz, proszę, jaka jest Twoja optyka? Jak Ty widzisz, można powiedzieć, kondycję polskiego lidera? Jak oceniasz umiejętności właśnie zadawania pytań przez takiego standardowego, szablonowego, Polskiego lidera, menedżera, bo myślę, że y, możemy też jak najbardziej włączyć w tą grupę też y, osoby, które y, właśnie tak się określają jako menedżer. Po prostu osoby prowadzące, współpracujące z innymi. Jak według Ciebie y, wygląda kondycja tej umiejętności w naszym narodzie? No właśnie, y, myślę, że w ostatnich latach. Y, Coraz bardziej doceniana jest ta i podkreślana ta umiejętność zadawania pytań ze względu na rosnącą popularność różnych programów coachingowych, takich mentoringowych, w których coraz częściej mówi się o tej potrzebie. Tej, tej, tej zmiany, zadawania pytań, mierzenia się z, z dążeniami, korzystania z tych narzędzi związanych z wydobywaniem potencjału i ze zmianą też tej perspektywy trochę kija i marchewki w kontekście motywacji. Natomiast no, wiadomo, że kiedy zaczynamy już pracować z zespołami. To jest taki poziom e, trzeba e, że z jednej strony są pewne założenia i brałem udział na przykład w takim e, programie e, e, gdzie w pewnym banku, był wdrażany program coachingowy, pracowaliśmy z menadżerami tutaj średniego szczebla i to było takie niesamowite zestawienie, że tutaj na pewnym poziomie zaczęliśmy działać i zetknęliśmy się z tym, że chociaż ci menadżerowie zostali wysłani na ten kurs, żeby przejść przez pewne założenia, to było o budowaniu zespołu, to okazało się, że w w całej strukturze e, firmy wcale nie było takiej przestrzeni, żeby móc tak naprawdę wdrożyć to w praktyce. Czyli w pewnym wymiarze menadżerowie zostali wysłani na to, żeby przejść przez szkolenie, jak zadawać pytanie, jak budować zespół, jak działać, a w strukturze całości tak naprawdę nie byli w stanie tego wdrożyć tak jak byśmy to chcieli zobaczyć. Czyli e, tutaj zetknęliśmy się z taką e, rzeczywistością, w której e, są pewne założenia, że chcielibyśmy zobaczyć pewną zmianę, ale brakuje struktury do tego, by móc to wprowadzać. I przypuszczam, że w wielu firmach, e, w wielu e, korporacjach i w wielu przestrzeniach e, e, biznesu Również też nie tylko biznesu, ale też w przestrzeni społecznej. Dużo jest do zrobienia w tym wymiarze, by przechodzić od tego modelu lidera, który ma znać wszystkie odpowiedzi, który jest odpowiedzialny za to, żeby tylko wydawać polecenia i nadawać kierunek, do lidera, który angażuje zespół. Do realizacji tych celów, który wprowadza innych i dzieli te odpowiedzialności w taki sposób, że one stają się częścią e, wspólno, wspólnego działania, wspólnego osiągania, wspólnego dążenia. Mhm. I tutaj jest wiele pracy do wykonania, i myślę, że wielu liderów, którym te wartości są bliskie, tego takiego rodzaju e, zarządzania, E, korzystania bardziej z takiego turkusowego modelu zarządzania, e, no to stykają się z tą ciężką rzeczywistością pewnego zmiany, przed którą stoimy jeszcze. Wspomniałeś o tej takiej warstwie, można powiedzieć, filozofii pracy z ludźmi, prawda, że, że jakby tutaj mamy kontekst zadawania bądź niezadawania pytań, który jest połączony z właśnie tą świadomością w jakim modelu czy z jaką postawą ja chcę wyjść do ludzi jako lider, czy właśnie taką postawą włączającą ludzi, czy po prostu rozdającą zadania i to na pewno jest jedna z ważniejszych warstw takiej świadomości, którą lider musi osiągnąć, żeby w ogóle zrobić pierwszy Krok w stronę zadawania pytań. To, co ja widzę, też pracując z, z liderami, to, to widzę potężny właściwie problem i blokadę w kontekście zadawania pytań na poziomie kompetencji i pewnych umiejętności. Trochę tak, jak czym innym jest oglądanie meczu Barcelona-Real, i właściwie przed telewizorem to mi się wydaje, że ten Messi tam niczego takiego specyficznego nie zrobił, ale jak wyjdę i pogram na podwórku z dziećmi, to, to się okazuje, że jakoś mi to nie wychodzi. I nawiązuję tutaj do wielu lęków, które, które są w, w liderach, w menedżerach, jakkolwiek ich nazwiemy, przed zadawaniem pytań, które biorą się z braku kompetencji. Takim klasykiem, z którym się na przykład, jest powiązany z takim powiedzeniem prawniczym, które rzekomo brzmi, na, mówi się o tym prawnikom w kontekście ich wystąpień na sali sądowej, o regule, która brzmi: nie zadawaj pytań, na które nie chcesz znać odpowiedzi. prawda? I na przykład, ja widzę, spotkałem się wielokrotnie z lękiem po stronie liderów prowadzenia rozmów. Zadawania pytań, na przykład w ramach jakichś tam okresowych rozmów, nie wchodząc w szczegóły, jak często one się odbywają, i tak dalej, ale lękiem, który jest wprost artykułowany w ten sposób, że liderzy mówią: Ja się boję rozmawiać ze swoimi pracownikami, współpracownikami, zadawać im pytania, bo na przykład co zrobię, jak oni mnie poproszą o podwyżkę. I zatem stoi taki lęk, no właśnie braku kompetencji, no bo żeby dobrze posługiwać się pytaniami, trzeba być też, trzeba mieć też pewne kompetencje komunikacyjne, bo no zapytanie przez współpracownika swojego szefa o podwyżkę nie jest końcem świata, prawda? Nie jest też najgorszą rzeczą, która może się wydarzyć. Ale tutaj widzę wielką blokadę, że niestety nikt na z tych rzeczy, o których dzisiaj mówimy, czyli ani komunikacji, ani zadawania pytań, które jest częścią komunikacji. To jest fenomen dla mnie, że nikt nas tego nie uczy, ani w podstawówce, ani w szkole średniej, na studiach, nawet na studiach NBA nie, nie, ma, nie ma takich kompetencji, prawda? Więc myślę, że jeszcze wśród liderów jest no, duży potencjał do poprawy, żeby przejść na tą taką drugą stronę mocy i właśnie, i właśnie zadawać pytania, bo bez nich nie jesteśmy w stanie odkryć wielu rzeczy choćby intencji, która jest w głowie naszego współpracownika. No to w takim razie zastanówmy się, na jakie pytania powinien znać odpowiedź powinien znać odpowiedzi właściwie lider. Jeszcze chciałem się tylko odnieść do tego, co mówiłeś, bo myślę, że to, co jest ciekawe. W odróżnieniu od tego modelu mówienia innym, co mają robić, do modelu zadawania pytań, to jest to, że pytania naprawdę zmuszają do myślenia, prowadzą do sformułowania odpowiedzi, w które sami wierzymy i motywują nas do działania w oparciu o własne przemyślenia. Jest udowodnione, Naukowo, że jeśli my sami do czegoś dojdziemy, to jesteśmy znacznie bardziej, w 90%, znacznie bardziej skłonni to zrealizować, jesteśmy bardziej zmotywowani, niż jeśli ktoś nam powie, że coś mamy zrobić. Stąd to zadawanie pytań w życiu lidera jest naprawdę takim narzędziem. Musimy na to spojrzeć, jako na pewien proces, który motywuje i pomaga. Eee, I one motywują do zaangażowania. Ale też zadawanie pytań rozwija zdolności przywódcze i o tym też musimy tutaj e, pamiętać, bo tu rozmawiamy o, o przywództwie, że przywództwo to umiejętność wzięcia na siebie odpowiedzialności. I tutaj zadawanie odpowiednich pytań właśnie wzbudza też tą odpowiedzialność. Kiedy mówimy o pytaniach, które lider powinien sobie zadać, ja lubię taki cytat mojego mentora, Boba Billa, który jest takim mentorem przywództwa, i on powiedział coś takiego, że przywództwo polega na tym, że wiesz, co dalej zrobić, że wiesz, dlaczego to jest istotne i wiesz, jakie środki zastosować, aby zaspokoić ujawnione potrzeby. Czyli z perspektywy lidera. Ty musisz wiedzieć, znać swoje co, dlaczego i jak. I w tym wymiarze patrzysz, co to dla mnie jest, co jest moją wizją, co tak naprawdę chcę realizować. Bez wizji ciężko jest pójść czy poprowadzić kogokolwiek dalej. Jeśli ty nie wiesz, dokąd chcesz dojść, to ciężko oczekiwać, żeby inni tam doszli. Musisz znać swoje dlaczego. Czyli co, co mną motywuje, bo lider z łatwością może stracić odpowiednią koncentrację, i z tego powodu muszę codziennie sobie przypominać też moje motywy, myśleć o tym, jak inni myślą o nas, bo inni zadają sobie pytania: Co potrafisz, by mi pomóc? To jest pytanie takie o kompetencje. Czy ja cię obchodzę? To jest pytanie o taką umiejętność współczucia. I czy mogę ci zaufać? I to jest pytanie o charakter. I to są pytania, które musimy, z którymi my jako liderzy musimy się mierzyć, odpowiadając na te wyzwania. No i trzeci wymiar to jest to pytanie, jak? Jako lider potrzebuję wiedzieć, jak odpowiedzieć na pewne wyzwania, które stają. Wiedzieć, jak pracować z innymi, jak zaangażować innych w realizowanie tych celów, tej, tej wizji, tego wyzwania. Ale tutaj naprawdę to pytanie o charakter jest niesamowicie ważne z perspektywy lidera. Czy mogę ci zaufać? To są pytania, które zadają sobie inni, patrząc na nas jako na liderów. Także tutaj kompetencje, charakter, ten, ten wymiar też takiego tej wizji, którą chcemy realizować, to są takie fundamenty, e, nad którymi powinniśmy się skupiać jako liderzy, z naszej perspektywy, takiego dbania też o nasze przywództwo, o to, w jakim miejscu my jesteśmy i dokąd chcemy doprowadzić innych. Kiedy ja myślę nad tym pytaniem, właśnie na jakie pytania powinien lider znać odpowiedzi, to myślę jeszcze o takim zbiorze fundamentalnych pytań, które właściwie no nie tylko raz, bo do tych pytań też trzeba wracać, ale to zadanie absolutnie trzeba sobie odrobić. I ja bym je zamknął w jednym takim bardzo pojemnym słowie, które działa ostatnio na moją wyobraźnię, czyli samoświadomość. Zresztą patrząc na Twoją, na spis treści wspomnianej książki, którą napisałeś, Pytania zmieniające życie, no to one mi się, te pytania w spisie treści, kim jestem, czego pragnę, czym dysponuję, jaki jestem, czy w, w części powołanie, po co tutaj jestem, do czego przygotowało mnie życie, jaką wprowadzam zmianę, dokąd chcę dojść, to są bardzo często pytania dotyczące właśnie tego obszaru samoświadomości które moim zdaniem no nie ma lepszego, o ile w ogóle jest jakaś alternatywna droga, żeby osiągnąć ten poziom wiedzy, samowiedzy o sobie, jak przez stawianie sobie pytań i odpowiadanie na nie lub usłyszenie tych pytań i udzielenie odpowiedzi. prawda Na mnie działa taki model też na moją wyobraźnię poziomów neurologicznych Roberta Diltza, który pokazuje, na jakim poziomie możemy mieć tę samoświadomość i mamy szczególnie... Ten model działa dlatego, że on jest tak sprytnie zrobiony, że właściwie mamy tam w tej piramidzie takie dwie wielkie strefy. Mamy tą strefę takich pytań i refleksji o to, co widać i co właściwie większość z nas właściwie ma odrobione, czyli te zadania takie w warstwie środowiskowej, zachowania i umiejętności. I tu mamy pytania: gdzie, co, kiedy, z kim robię moje zachowanie, co robię. No, większość liderów. Wie mniej więcej, co robi, choć nie wszyscy. Umiejętności, jak to zrobię, prawda? To też padło w Twoim pytaniu. Natomiast. Tu jest pewna gruba kreska w tym modelu Dilca i potem zaczynają się pytania dotyczące stref pewnych procesów, które są nieświadome, podpowierzchniowe, nad którymi niestety nie wszyscy się zastanawiają i czym wyżej w tym modelu niektórzy no, nigdy nie dochodzą do odpowiedzi na te pytania. One są kluczowe, w co wierzę w warstwie przekonań, co jest dla mnie ważne w warstwie wartości. I nad tym uważam, każdy lider absolutnie powinien popracować i znać odpowiedzi, dlatego że no, na przykład przekonania są jednak subiektywnym osądem na daną sprawę, i jako lider z pewnością będę pracował z ludźmi, którzy mają inną bazę przekonań, po prostu to jest naturalne. Nie mówiąc już o tych najwyższych elementach ta, wspomnianej piramidy, czyli tożsamość, kim jestem, no i cel oraz misja jakie jest moje przeznaczenie. Warto warto wykorzystać, myślę, pytania w tym wielkim bloku samoświadomości, zanim pójdę pracować z ludźmi. W psychoterapii właściwie jest taka zasada, która myślę, Wojtku, że przydałaby się w dziedzinie zarządzania: że jeśli ktoś chce zostać psychoterapeutą i to właściwie w dowolnym nurcie, to wcześniej musi przejść własną psychoterapię. Prawda? Musi przejść własną psychoterapię, żeby poradzić sobie z mniejszymi, większymi demonami lub różnymi mechanizmami, które nieświadomie na przykład pracują. W danym człowieku, i dopiero wtedy może wyjść do ludzi pracując w charakterze psychoterapeuty. I ja myślę, że to nie byłoby złe, gdyby, nie wiem, ustawowo zmusić przeciętnego litera. Oczywiście mówię to z uśmiechem na twarzy, do tego, że słuchaj, od jutra zaczynasz swoją przygodę z zarządzaniem. No, na przykład zostałeś awansowany na jakiegoś kierownika, tech lida albo po prostu zbierasz grupę, którą chcesz przewodzić w jakiejś tam konkretnej sprawie, ale wcześniej odrób sobie y, wielkie zadanie domowe pod tytułem Samoświadomość. Proszę, oto jest lista pytań, na które musisz sobie odpowiedzieć. Co ty sądzisz o tym, o tym w ogóle całym bloku związanym z samoświadomością? Józefie, super, że o tym mówisz, bo to jest niesamowicie ważne. Ja może w tych swoich tych pytaniach, we wcześniejszym pytaniu mówiłem, gdzieś starałem się dotknąć tego pod tym pytaniem spojrzenia na swój charakter. I wejrzenia w siebie, ale rzeczywiście w mojej książce Pytania zmieniające życie, ja mam cały blok, od którego zaczynam, który się nazywa Tożsamość, bo my, generalnie w tej mojej książce Pytania zmieniające życie, ja ułożyłem to tak, jak to robię w procesie pracy z ludźmi, z zespołami, w kontekście pracy yy, i osiągania, yy, dążenia do realizacji. Wybranych celów i to, co jest niesamowicie ważne, to jest to, że my w naturalny sposób chcemy od razu przeskakiwać do działania. My chcemy już robić, chcemy już widzieć zmianę, natomiast często pomijamy ten aspekt, który stanowi ten fundament. Podawałeś tutaj ten model DLC do, dosłownie: my pomijamy do te, kiedy dochodzimy już do tych fundamentalnych, głębokich rzeczy. To w nich tak naprawdę są zakopane te aspekty, które mają wpływ na naszą motywację, na nasze później e, e, działania, na, na to, jak się buduje nasza wizja. I ja w tej swojej książce stworzyłem taki model, e, który. Jest sformułowany cały w oparciu o pytania i praktyczne ćwiczenia. Do każdego z krótkich rozdziałów są inspirujące myśli, historia, jest taki opis, a na koniec każdego z tych rozdziałów są praktyczne ćwiczenia do takiej osobistej refleksji. I ja zaczynam od tego fundamentu, którym jest tożsamość. I tutaj patrzymy na to, ja, kim jestem, pasja, czego pragnę. Zasoby, czym dysponuję i charakter, właśnie jaki jestem, i dopiero później, w części drugiej, przechodzimy do e, aspektu, który ja nazwałem powołanie, czyli ten aspekt tego, ok, z tego kim jestem, wynika to, do czego jestem powołany, co mogę zrobić, co mogę zmieniać, czyli tutaj jest cel, po co tutaj jestem, doświadczenie, do czego przygotowało mnie życie, wpływ. Jaką wprowadzam zmianę i wizja dokąd chcę dojść, a dopiero z tego wynika e, to nasze działanie, czyli priorytety, jak inwestuję swój czas, inicjatywa, co wybieram, odwaga, co jest moją pracą i strategia, co zrobię. I kiedy przepracujemy sobie pełnię takiego modelu, to dochodzimy do tego właśnie w aspekcie takiej samoświadomości tego kim ja jestem. Mojego powołania, zasobów, ukształtowania, ale też dochodzimy do praktycznego działania i strategii przełożenia tego na konkretne kroki, które są mierzalne, rozłożone w czasie, których efektem jest wprowadzenie w życie tych najgłębszych pragnień. To jest to połączenie tej całej piramidy, o której wspominałeś wcześniej. Tak, no, bardzo się cieszę, że wspomniałeś o tym i jak popatrzyłem na spis treści y, książki, y, to, to bardzo się ucieszyłem, dlatego że ta tożsamość, no, myślę, że jest nieprzypadkowa. My też jak y, wspieramy liderów, y, także tych początkujących, to w tym momencie Właściwie całą tą przygodę z naszej strony i wsparcie zaczynamy od, od, właśnie my nazywamy to samoświadomością, czyli pytania o to, kim jestem. Ja z czym ja przychodzę do tych ludzi? Dlatego, że pamiętajmy, że jakkolwiek nazywa się rola, którą pełnimy w organizacji czy w grupie, to jest to ja to uważam, że to jest taka powiedzmy marynarka, która jest założona jednak na człowieka, prawda, ta rola jest tylko i aż marynarką, no i teraz warto wiedzieć, zgłębić ten temat, kim ja jestem, co ja wnoszę w kontekście i potencjału oraz pewnego balastu, prawda, bo na przykład no bardzo często nasze przekonania mogą być naszym balastem, nie mamy na nie wpływu, często, znaczy nie mamy na nie wpływu w rozumieniu, że one się kształtują w czasie nasze. Socjalizacji i, i, i wychowania, kiedy często jesteśmy bezbronni w kontekście mechanizmów psychologicznych, tworzą się tak, a nie inaczej. Bardzo często też, i tutaj nawiązuję do książki Daniela Kennemana, którą warto przeczytać w życiu, bo myślę, że to jest jedna z takich książek, moim zdaniem, w oparciu o którą życie dzieli się na dwa etapy: do przeczytania tej książki i na etap po przeczytaniu tej książki. Daniel Kenneman jest laureatem Nagrody Nobla, napisał książkę Pułapki Myślenia o myśleniu szybkim i wolnym. I ta książka pokazuje, jak bardzo jesteśmy nieracjonalni, choć nasz umysł próbuje zachować pewne wrażenie i większość z nas uważa się za racjonalnych, prawda? To znaczy mamy w sobie bardzo wiele automatyzmów, to jest ten układ szybki, który podejmuje większość decyzji za nas, choć nam się wydaje, że są przemyślane, są automatyczne, są, są po prostu wynikiem pewnego, pewnej bazy wiedzy i doświadczenia, która już jest u nas zgromadzona i naszej interpretacji świata. I tutaj dochodzimy, wspominam o tej książce, dlatego że pytania y, to jest moim zdaniem najlepsza technika, ażeby uaktywnić ten właśnie układ wolny, o którym mówi Keneman. To jest układ taki, kiedy nasz mózg musi włączyć pewną refleksję i zacząć się zastanawiać trochę dłużej niż mikrosekundę nad jakimś pytaniem. E, na przykład e, ostatnio miałem sytuację, kiedy zgłosił się do lidera e, współpracownik prosząc go o podwyżkę, a temu liderowi wyświetlił umysł, taką opinię czy ocenę właściwie, że ten pracownik jest zroszczeniowy, Taki przykład przekonania, które u niego pracowało być może nawet nieświadomie i uważam, że nie ma lepszego sposobu, żeby znaleźć chwilę czasu i zreflektować to, co się wydarzyło, to znaczy Dlaczego uważam, że ten człowiek jest e, na przykład roszczeniowy? Czy on jest rzeczywiście roszczeniowy? Czy każdy, kto zgłasza się o podwyżkę, jest roszczeniowy? Czy współpracownik ma prawo zapytać o podwyżkę? I jak zaczniemy sobie zadawać te pytania, to siłą rzeczy włączamy ten układ. Układ wolny, który wymaga wiele energii, dlatego on szybko się nie włącza. No i myślę, że obserwując zmiany u swoich u ludzi, którym towarzyszysz na tym etapie zmiany, no to, no to zapewne widzisz ten, ten właśnie ten mechanizm, że dzięki zadaniu dobrego pytania włącza się dopiero refleksyjność, zaczynamy się zastanawiać, czy ja w ogóle wiem, czego pragnę, nawiązując do tej książki, albo. Czy ja w ogóle wiem, po co ja tu jestem? Naprawdę w organizacji jest tak wielu liderów, którzy, którzy nie wiedzą, po co tam są. Znaczy, nie wiedzą, jaki na przykład mają cel do zrealizowania. Ja, ja, ja to nazywam, że funkcjonują w takim trybie trwania. Przychodzę, robię, działam, ale na pytanie, po co tu jestem, nie umiem odpowiedzieć. Więc, nawiązując do tego, myślę, że, że to właśnie pytania są takim najlepszym mechanizmem, który. Zmusza, zmusza, często zmusza do, do udzielenia odpowiedzi czasem trudnych, no bo odpowiedzieć sobie na pytanie. Kurczę, no jestem członkiem zarządu, i w sumie nie wiem, po co tu jestem, to jest bardzo bolesne pytanie. My mamy też w sobie wiele mechanizmów takich obronnych, które nas zabezpieczają przed odpowiedzią na trudne pytania, prawda? Ale jestem głęboko przekonany. Może zamykając pewną klamrą, tą dużą część samoświadomości, że, że trzeba zadawać te pytania, i wszystkim naszym słuchaczom um, rekomenduję, żeby sobie je zadać, um, bo po prostu unikamy takiego błędu, który wielokrotnie już widziałem: że ktoś po wielu latach wspinaczki um, na drabinie doszedł do samego szczytu i stwierdził: choroba jasna. Jestem na szczycie, ale ta drabina jest przystawiona do złej ściany. No niestety. E, więc jakby jeden blok to mamy tą samoświadomość. E, to jest, I tutaj oczywiście jest pole do wielu pytań, które warto sobie zadać. Natomiast jest jeszcze druga strona medalu, czyli te pytania, które lider zadaje swoim współpracownikom. I o tym też chciałem porozmawiać. Bo no, często pojawia się takie no, proste pytanie, słuchaj, ale ja, ja, ja nie wiem, ja nie wiem od czego zacząć, jak zadać dobre pytanie. Szczególnie jeśli na przykład my poruszamy się w branży IT, gdzie mamy wielu liderów, którzy byli inżynierami, którzy tak oczywiście upraszczając świat są introwertykami i na co dzień preferują czy preferowali rozmowę z maszyną, a po drugiej stronie mają człowieka. No i teraz no, no co, usiądziemy i. No i, i od czego zacząć? Od czego zacząć, Wojtko? To jest świetne pytanie. E, ostatnio to tak, e, też pracuję z pewnym liderem, e, który właśnie mówi o tym, że jest introwertykiem, a jest w tej chwili w roli też takiego menadżera, który będzie przejmował większy zespół. I wspólnie pracowaliśmy nad tymi kompetencjami. Jeden z celów, które on sobie postawił, to jest jak nawiązywać rozmowę, jak w intencjonalny sposób mieć też inicjatywę. I on w naturalny sposób no, ma z tym problem, żeby tak, jako introwertyk, żeby mieć do kogoś inicjatywę. Ale zaczęliśmy rozmawiać właśnie o takiej metodzie małych kroków, właśnie w oparciu o pytania. Ja mu przedstawiłem taki model zadawania pytań. Różnych pytań, które można zadawać w nawiązywaniu rozmów. I co się okazało, że w ciągu miesiąca on intencjonalnie zaczął podejmować się inicjatywy, szukać inicjatywy poprzez zadawanie pytań. I okazało się, że to zadziałało. On sam uwierzył, że może. I że to działa, i zobaczył, że ludzie odpowiadają. Pytania mogą być różne, ale pytania właśnie stanowią takie świetne, świetne narzędzie do, do rozmowy. Ciekawym takim procesem jest coś, co nazywamy zadawaniem znaczących pytań, bo możemy zadać pytanie: jak się masz? Dobrze. No i na tym się może skończyć nasza rozmowa. Fajnie. Jak ci idzie? Dobrze. A jak zadasz pytanie znaczące, czyli takie, które idzie za tym, a co sprawia, że czujesz się dobrze dzisiaj? Co ważnego zdarzyło się, że dzisiaj czujesz się dobrze? Czy jak ci idzie z tym? I nagle się okazuje, że o, ta osoba nie zadała mi pytania tylko po to, żeby usłyszeć sztampową odpowiedź, tylko chce coś naprawdę ode mnie usłyszeć. I wtedy nagle możemy usłyszeć coś, czego nie spodziewaliśmy się, że możemy usłyszeć od tej osoby. Nagle usłyszymy, że ta osoba czuje się dobrze, bo wykonała coś tam, coś tam, wykonała to w taki sposób i to nadało taki sens, i nagle otwieramy się na coś tutaj e, e, dalszego. Czyli tutaj zawsze zachęcam do takiego procesu uczenia się. Zadawania znaczących pytań, czyli pójścia dalej. Co sprawia, ktoś mówi, że o, to jest, opowiada o tym, a co sprawia, że to jest dla ciebie ważne? Co sprawia, że to jest dla ciebie istotne? Jak mówimy o takich rozmowach, kiedy już nawiązujemy z kimś rozmowy na temat jakichś ważnych spraw, chcemy szukać takiego nawiązywania ważnych rozmów to właśnie i angażowania ludzi w ten, na przykład w kontekście tutaj pracy zespołu. Co dla ciebie jest ważne w tym zespole? Jak ty widzisz swoją rolę? Gdzie ty wnosisz najwięcej potencjału? Jak, jak postrzegasz tą misję? To chodzi o to, żeby zaprosić tą osobę do tego, żeby opowiedziała o sobie, jak ona się widzi. Wtedy, co my komunikujemy jako lider, zadając takie pytanie członkowi swojego zespołu? Komunikujemy to, że ta osoba jest dla nas ważna, że chcemy ją usłyszeć, że to, co robi, jest istotne i też często możemy usłyszeć coś, czego inaczej byśmy nie usłyszeli. Jeśli damy tą przestrzeń. Bo my działamy często w oparciu o pewne założenia. Natomiast kiedy zadamy osobę, która jest na pierwszej linii frontu, która zajmuje się daną działką, to ona zwykle najlepiej zna ten akurat element, którym się zajmuje i może nam opowiedzieć coś, z czego my sobie nie zdajemy nawet sprawy. I może wnieść pewne rozwiązania, które będą znacznie bardziej pobudzające. I rozwojowe, na które my byśmy nie wpadli, jeśli byśmy ich do tego nie zaangażowali. To są takie proste przykłady. Oczywiście, e, można wchodzić znacznie głębiej, kiedy pracuję z jakimiś zespołami e, w kontekście takiej facylitacji zespołu, to rozmawiamy o priorytetach. Robimy takie ćwiczenie tortu. To mi się bardzo podoba. To się nazywa taki tort, że rozkładamy e, e, różne e, części zespołu na ich kompetencje i później pozwalamy innym osobom wejść w te kompetencje i żeby opowiedziały jak oni postrzegają tą rolę i to jest niesamowite ćwiczenie, kiedy ktoś właśnie, kto jest pracownikiem gdzieś tam powiedzmy w biurze, opowiada o tym, jak on postrzega rolę zarządu, albo y, odwrotnie, jak ktoś, kto jest w zarządzie, wchodzi w rolę tego pracownika i opowiada, jak on widzi tą rolę tego pracownika, co wnosi, jakie są role, i później wzajemnie się usłyszenie, no to jest niesamowite. A pytania w tym odgrywają taką rolę, że Umożliwiają nam usłyszenie siebie nawzajem, zobaczenie tej, tej perspektywy i tak naprawdę wytworzenie te, tego efektu synergii, że wszyscy jesteśmy tutaj ważni, że każdy ma swoją rolę do odegrania, że ta współpraca jest tutaj wzajemnie budowana w oparciu też o docenienie tych różnych ról, zobaczenie siebie nawzajem i zobaczenie, jak my wzajemnie się uzupełniamy też w tym kontekście. Także mówiąc o pracy zespołowej, to spojrzenie z perspektywy pytań, no niesamowicie uwalnia też to, czy właśnie taka zadawanie pytań w kontekście wypracowywania różnych projektów. To, to jest niesamowite, kiedy można z tego skorzystać. Kiedy wywołałeś hasło i podałeś przykłady tych kilku pytań znaczących, to od razu przyszło mi do głowy, że. No, zgadzam się z tym całkowicie, bo dzisiaj kluczową rolą dla lidera, czy pewną umiejętnością jest docieranie do, do właściwie świata. My to nazywamy w Leader's Island pierwszego świata, w takim modelu trzech światów. Pierwszego świata, w którym są intencje, motywacje, potrzeby danego pracownika. Znaczy, ja uważam, że takie oldschoolowe zarządzanie czy przywództwo, które mieliśmy za sobą, to było to była interakcja lidera na zachowanie pracownika, czyli na absolutnie szczyt góry lodowej. Widzieliśmy, że się spóźnia, albo widzieliśmy, że jest mało zaangażowany, to mu mówiliśmy, że ma być zaangażowany, ma się nie spóźniać, a w ogóle ma być uśmiechnięty i tysiące innych rzeczy. Dzisiaj wiemy, że no ludzie nie zachowują się tak ani inaczej bez potrzeby. Gdzieś mamy te, ta najniższa warstwa to jest właśnie intencje, motywacje, pragnienia są źródłem naszych zachowań i dobry lider, osoba pracująca z ludźmi, jeśli potrafi dotrzeć do tego pierwszego świata, no to jest w stanie zrobić z taką osobą bardzo dużo, prawda? Jeśli ktoś jest już w ogóle specjalistą, jest psychologiem albo jest po ciemnej stronie mocy, to może z takimi osobami zrobić naprawdę wszystko przez duże e. W i tutaj choćby przykład mechanizmów działających w sektach Widać, że, że to jest możliwe, jeśli ktoś zdiagnozuje potrzeby danej grupy i je zaspokoi, to zaczyna ich przejmować i prowadzić właściwie już tak bez, bezwolnie w jakąś tam stronę. Ale to jest y, oczywiście jakiś ekstremalny przypadek. Natomiast dzisiaj zrozumienie. Intencji, które kierują drugą osobą są, są kluczowe, to można znowu zrobić tylko i wyłącznie pytaniami, o ile dana osoba będzie chciała nam ujawnić troszeczkę tego pierwszego świata. A jak mówiłeś o tych znaczących pytaniach, jeszcze raz do tego nawiążę, bo myślę, że to jest no, bardzo ważny element dzisiejszej rozmowy i zachęcam naszych słuchaczy, żeby popracowali nad, nad tymi pytaniami znaczącymi. To jeden do jednego. Po prostu przypomniała mi się sytuacja, kiedy gościliśmy na naszej konferencji The Light Summit trzy lata temu w Krakowie profesora Filipa Zimbardo z Uniwersytetu Stanforda. To jeden z najbardziej znanych psychologów na świecie. Umieściliśmy go w krakowskim jednym tam z hoteli no i pamiętam, że przed wydarzeniem przyjechałem do tego hotelu zjeść z nim, właściwie wypić herbatę nawet, bo to było jakoś tam przed porą lunchową. No i Zimbardo jest w tym hotelu przez, już przez półtora dnia. Absolutnie wszyscy go już znają. Znaczy wszyscy go znają i on zna wszystkich z obsługi. Jest taka niewinna sytuacja, kiedy podchodzi kelnerka młoda, przynosi nam kawę no i to było ciekawe. Ja za, 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 potem zacząłem się zastanawiać, co takiego się wydarzyło, bo, bo to, to mniej więcej wyglądało tak, że przychodzi kelnerka, daje nam kawę, prawda? Sytuacja, która się powtarzała w moim życiu tysiące razy. Ne, ale Zimbardo patrząc na nią, po prostu y, zobaczył na tą name, tak, prawda, tę plakietkę z imieniem, mówi: O, cześć Marta, jak ci się tutaj pracuje? No i ona mówi: Dobrze. Czyli taka sytuacja, która mogła się już skończyć, prawda? Jak ci się pracuje, dobrze mi się pracuje. A Zinbardo mówi, a dlaczego ci się tutaj dobrze pracuje? No i nagle, jakby uruchamia się proces, który właściwie nie pasuje do kontekstu podania kawy gościowi, tak? Ona mówi, no bo, bo mam dobrego szefa. A co to znaczy, że masz dobrego szefa? No i ona tam mówi kilka rzeczy. Ta rozmowa trwała myślę, że nie dłużej niż trzy minuty. Natomiast Miałem okazję zobaczyć, co się wydarzyło na twarzy, a zapewne wielokrotnie więcej wydarzyło się wewnątrz tej osoby. Znaczy, odchodziła osoba z przekonaniem, że jest ważna, że była wysłuchana przez kogoś, że ktoś był zainteresowany tym, co ona mówi. Prawdopodobnie uruchomiły się w niej procesy, które jej zwróciły uwagę. Jak ważne jest to właśnie z jakim szefem pracuje, poprzez co, dzięki czemu on jest tym dobrym szefem. Czy w ogóle, wiesz, uruchomiła się kaskada refleksyjności po rozmowie, która trwała trzy minuty. I potem jak obserwowałem z nim bardzo, to było bardzo ciekawe, że ludzie odchodzili po krótkich interakcjach z nim epizodycznych. Pamiętam jak osoba, która podpisywała książkę, brała autokraw, mówi: "Kurczę, to jest, to jest dziwne, no, ten podpis trwał 40 sekund, odchodzę y, od niego i czuję się ważnym, czuję się ważna dla niego, przecież on miał 40 sekund, on, on jakby, no wiesz, nie mógł zdziałać cudów, a jednak zdziałał i nie zrobił tego żadną magią, nie miał jakiegoś areozolu z, wiesz, z, z prozakiem w sprayu, że nagle wszyscy odchodzili uchachani, to była kwestia jednego, dwóch pytań. Na zasadzie, o, jak, nie, nie tylko jak masz na imię a Krzysztof, to dedykacja dla Krzysztofa, tylko Krzysiek, a co ty robisz, nie? A jestem tym, 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 a, to, a dlaczego tu przyjechałeś? Okej, okay, dzięki, coś tam. I, i to, to, to po prostu niego było tak naturalne. Wtedy zrozumiałem potęgę tej pewnej aury, która wokół niego jest. Po prostu na żywym przykładzie. I dokładnie tak to działa, bo w rzeczywistości jest tak, że otrzymasz odpowiedź tylko na te pytania, które zadasz. <laughs> I jeśli masz odwagę zadawania pytań, to nie, muszą, to nie muszą być, tak jak mówisz, bardzo długie rozmowy, ale takie krótkie interakcje, a jak masz czas na dłuższą rozmowę, wejść w dłuższą rozmowę, to naprawdę otwiera szerszą perspektywę, a dla lidera takie ćwiczenie, które często daje, to jest Pomyśl o tym, jak możesz zamienić pewne stwierdzenia w pytania. Czyli, jak masz coś komuś powiedzieć, e, szczególnie jeśli jest coś trudnego do powiedzenia, e, zrób sobie najpierw takie ćwiczenie i zadaj to w formie pytania. Dojdź do, do pytania, żeby móc posłuchać tej drugiej osoby. To szczególnie działa też w takich sytuacjach trudnych i konfliktowych, kiedy Przygotowujemy się do jakiejś rozmowy i już mamy pewne założenia, a często okazuje się, że kiedy zadajemy pytanie, to dopiero zaczynamy słyszeć perspektywę tej drugiej strony, kiedy mówimy: O, wow, ja tego nie wiedziałem, ja tego nie, nie widziałem. I, I wtedy dopiero jesteśmy w stanie odnieść się do tego. Dlatego zadawanie pytań jest niesamowitym narzędziem, a otrzymasz odpowiedź tylko na te pytania, które zadasz. Tak to działa. I tutaj, kiedy o tym powiedziałeś, to moje myśli powędrowały do książki, która dzięki Twojemu zaangażowaniu w niedługim czasie będzie wydana w postaci elektronicznej na polskim rynku. Mam na myśli książkę o równie ciekawym, równie ciekawej też nazwie i korespondującym tytule z naszym dzisiejszym odcinkiem, bo on będzie brzmiał: I to jest dobre pytanie. Tak jest. Książkę napisał Bob Tite, i patrzę na też spis treści. Tej książki. Jeden z rozdziałów ma nazwę cytuję, stwierdzenie można zamienić w pytanie, prawda? Tak jest. No więc tak jest. jak rozumiem, już zachęcam czytelników do, do sięgnięcia po tą pozycję, która się pojawi na polskim rynku. To będzie dokładnie rozdział na stronie 30, więc zapraszam, zapraszam także do tej pozycji. Hmm. Myślę, że mamy już za sobą blisko godzinę rozmowy i pewnie moglibyśmy jeszcze rozmawiać drugą, trzecią, czwartą godzinę. Tym bardziej, że jest jeszcze jeden bardzo ważny element, który tylko chciałbym właściwie zaznaczyć. Jego fakt istnienia, czy fakt jego istnienia, bo o tym można byłoby rozmawiać w ramach kompletnie osobnego odcinka, że. Pamiętajmy, to jest moja taka rekomendacja: pamiętajmy, kochani, że e, to bardzo ważne zadawać pytania, e, natomiast e, równie ważne jest e, słuchać odpowiedzi. Tak jest. E, I ta umiejętność słuchania odpowiedzi, znaczy sama sztuka zadawania, mam takie głębokie przekonanie, sama sztuka zadawania pytań, nawet doprowadzona do mistrzostwa, bez umiejętności bądź chęci słuchania, e, to jest naprawdę mieszanka piorunująca, to znaczy, chyba lepiej nie zadawać tych pytań. To znaczy, wielokrotnie widziałem ludzi, którzy otworzyli się na, odpowiadając na mądre pytania, i kiedy zrozumieli, że ten ktoś właściwie nie miał ochoty ich wysłuchać, no to czuli się, no czuli się fatalnie, czuli się wręcz no poniżeni. I to jest taki mechanizm, którego no należy, należy unikać, i właściwie zadawanie pytań idzie w absolutnej parze ze słuchaniem. Dokładnie tak. I tutaj nie da się tych dwóch rzeczy odłączyć, i zgadzam się tutaj z Tobą, Jezefie, że jeśli nie masz zamiaru posłuchać odpowiedzi, to lepiej nie zadawaj e, pytania, ale nie chodzi o słuchanie takie, że jednym uchem wpada, a drugim wypada. Mi się podoba taki e, cytat założyciela IBM-a e, Thomasa J. Watsona, który powiedział: umiejętność zadania właściwego pytania to ponad połowa sukcesu w poszukiwaniu odpowiedzi. I ta druga połowa sukcesu to jest rzeczywiście wysłuchanie tej odpowiedzi, wejście w dialog i, i tak naprawdę spotkanie się, bo to prowadzi do tej skutecznej komunikacji. Komunikacja działa w dwie strony. Nie tylko, że my zadajemy pytanie i później nie słuchamy odpowiedzi, ale zadajemy pytanie, słuchamy odpowiedzi i wchodzimy głębiej w, w, tą, w tą rozmowę. Wtedy ta informacja jest, jest pewien przekaz, ona dociera. I, I ten komunikat przechodzi dalej i można się porozumieć. Bo, także to jest niesamowite narzędzie. I niech to będzie w takim razie rekomendacja z naszej strony dla słuchaczy, e, którzy dotrwali do końca naszego odcinka, żeby łączyć oba elementy. Ale nie są to ostatnie pytania, bo mam jeszcze dwa e, pytania, które chciałbym ci, Wojtku, zadać na koniec. Pierwsze jest podyktowane. Ciekawością wynikającą z intrygującej nazwy, czyli e, chodzi tutaj o nazwę Instytutu, którego jesteś prezesem. Skąd pomysł, żeby ten Instytut nazwać e, Instytutem Rozwoju Złote Jabłko? Bardzo fajne pytanie, e, i e, odpowiedź też jest e, dość prosta. Pomysł e, wzięliśmy e, e, z Salomona. Salomon napisał takie słowa. E, odpowiednie słowo we właściwym czasie jest jak złote jabłko. I kiedy my mówimy jako, ponieważ skupiamy się na tym rozwoju osobistym, zawodowym, duchowym, kiedy mówimy o tym wymiarze e, rozwoju, to dla nas kluczowym jest to. E, i to bierzemy pod uwagę w każdym projekcie, w każdym działaniu, którego się podejmujemy, w każdej inicjatywie, żeby być tym, stać się tym odpowiednim słowem we właściwym czasie, które będzie właśnie tą inspiracją, motywacją do rozwoju. No to dziękuję za wyjaśnienie, bardzo ciekawa geneza. I przejdźmy w takim razie do ostatniego pytania, które jest pytaniem mocno refleksyjnym, właściwie filozoficznym, mianowicie wyobraź sobie proszę taką sytuację, że to już koniec, nie koniec odcinka, ale koniec Twojej obecności na tym świecie. Przechodzisz na drugą stronę, zbliżasz się do bram raju. Tam w tych bramach raju, zgodnie z takim stereotypem historyczno-społecznym, czeka na ciebie święty Piotr z długą, siwą brodą. Pyta cię o imię, nazwisko, numer Pesel, wprowadza to do swojego systemu, patrzy na ten system. Może nawet unosi brwi. I pytanie brzmi następująco. Co chciałbyś, Wojtku, dokładnie w tym momencie, w takim kontekście, w tej sytuacji usłyszeć od niego w jego pierwszych słowach? No, chciałbym usłyszeć, że przede wszystkim witam Wojtku w domu. To na pewno. I chciałbym usłyszeć to, że. Jest takie słowo, e, które wypowiedział Pan Jezus, żeby nie odkładać sobie skarbów tu na ziemi, ale skarby tam, w niebie. A te skarby są mierzone tym właśnie, co się dzieje też tutaj, w co inwestujemy swoje życie. E, I ja, moją wizją, moim pragnieniem, moją misją jest czynienie innych mocnymi e, w tym każdym wymiarze tego rozwoju osobistego, zawodowego i duchowego. I w tym momencie, na koniec, to jeśli. Piotr byłby tym, który mnie tam wpuszcza, to chciałbym zobaczyć tą listę osób z całego mojego życia zgromadzonych, w których ja mogłem zainwestować i zobaczyć te owoce w ich życiu, które doprowadziły ich do tego rozwoju osobistego, zawodowego i duchowego. No i żeby ten owoc był trwały, nie tylko tu i teraz, ale żeby przeszedł tą próbę czasu, próbę wieczności, żebym na tej podstawie też wtedy mógł się cieszyć przez całą wieczność owocami tego, co się wydarzyło też tutaj. Dziękuję za odpowiedzi i tego ci życzę, żeby tak było, bo jeśli tak będzie, to myślę, że rzeczywiście będzie potrzebna. W wieczność, żeby, żeby wybrzmiała taka radość i niekończąca się mówiąc kolokwialnie, impreza z racji tego, że no, mam nadzieję, będzie ci dane zobaczyć efekty tej inwestycji swojego czasu, wiedzy, umiejętności, zasobów, powołania w relacje z drugim człowiekiem, która właściwie jest też fundamentem wiary chrześcijańskiej, prawda? W kontekście relacji do, do Boga, do siebie samego i do innych. Myślę, że to jest przynajmniej dla mnie taka jedna z kluczowych definicji pogłębionej duchowości. Tak jest. Wojtku, dziękuję w takim razie bardzo za naszą rozmowę. Ja Mamy również za sobą blisko godzinę, godzinę rozmowy. I dziękuję za za odpowiedzi na pytania, które padły. Mam nadzieję, że one pobudziły naszych słuchaczy do, do chęci eksperymentowania, bo to, co jest też dobre z pytaniami, to to, że my nie mówimy o przygotowaniu się na lądowanie na Marsie, które musi być poprzedzone tysiącami badań, wieloletnim treningiem, żeby kiedyś do tego doszło. To znaczy, warto zwrócić uwagę, że właściwie choćby do tej sytuacji, nawiązując z Flipem Zimbardo. Każda nasza interakcja z drugim człowiekiem, a mamy ich dziesiątki, jeśli nie setki, każdego dnia, lider ma wiele w trakcie pracy, bo to jest jego praca, jest darmową przestrzenią i polem treningowym do, do rozwijania umiejętności właśnie zadawania mądrych, znaczących pytań i umiejętności wysłuchiwania odpowiedzi. Tak Skorzystajmy z tego drodzy, drodzy słuchacze. Wojtku, jeszcze raz dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję bardzo i polecam się na przyszłość. Do usłyszenia. Do usłyszenia, drodzy słuchacze. To był 51. odcinek podcastu z Warsztatu Lidera. Moim gościem był Wojciech Kowalewski, autor doskonałej książki Pytania zmieniające życie oraz prezes Instytutu Rozwoju Złote Jabłko. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.